Ostatnia szansa, aby wysłuchać naszego gościa, głównego mówcy, Jesse Zwickera. Chciałam przywitać i wszystkich, którzy są na miejscu i internautów, którzy oglądają nas. Mam nadzieję, że ten czas będzie równie błogosławiony jak poprzedni. A teraz zapraszam wszystkich do powstania. Będziemy wspólnie modlić się. Wielki i wspaniały Boże, nasz odwieczny Ojcze, bardzo Ci, Panie, dziękujemy za to, że tutaj jesteśmy, że jesteśmy przy Tobie, że Ty nam, Panie, pokazałeś drogę do Ciebie, drogę do nieba. Tak wielu ludzi jeszcze Ciebie nie zna. Kroczą przez życie szeroką drogą, ale ta droga prowadzi donikąd. Ty, Panie, chcesz każdego człowieka uratować od śmierci wiecznej. Tutaj w czasie tego kongresu mogliśmy usłyszeć, dowiedzieć się o różnych metodach głoszenia Ewangelii. Nasz brat Jesse mówił już o tym w poprzednim kazaniu. Teraz też, Panie, chcemy, abyś Ty przemówił przez niego. Prosimy, Panie, żebyś obdarzył go swoim błogosławieństwem, swoim duchem, dał mu natchnienie, aby mógł przemawiać od Ciebie do nas. Aby to poselstwo, Panie, spowodowało, że podejmiemy, może niektórzy z nas pierwszy raz, a niektórzy ponownie potwierdzą tylko swoją decyzję, że chcą dla Ciebie ze wszystkich sił, z całego serca pracować dla Ciebie. Dlatego też, Panie, prosimy i dla nas o błogosławieństwo, abyśmy wsłuchiwali się, otworzyli dzięki Twojej łasce nasze serce, nasze umysły, abyśmy słuchali, analizowali i przyjmowali, abyśmy byli jak najlepszymi narzędziami w Twoich rękach, aby Twoje dzieło na całym świecie, a w szczególności tutaj modlimy się o Polskę, aby przyspieszyło, aby następowały progres, aby nasze zbory były ożywione. Dlatego, Panie, prosimy, abyś obdarzył naszego brata Jesse i nas swoim Duchem Świętym. O to prosimy i dziękujemy przez imię i przez zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Zanim usłyszymy naszego mówcę, chciałam jeszcze ogłosić, że jest przygotowany program dla dzieci w dwóch grupach wiekowych. Ciocia Magda Trzpil czeka na wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat w sali solankowej. Natomiast ciocia Joasia Pieszka czeka na starsze dzieci w wieku od 7 do 12 lat w sali tężniowej. Wszystkich milusińskich, którzy pragną skorzystać z tego programu, zapraszamy. A teraz oddajemy już głos bratu Jesse'emu i zapraszamy do tłumaczenia Zbyszka Karniłowicza. Okay, good evening. Dobry wieczór. So tonight, dzisiejszego wieczoru, I'm going to start the sermon backwards. Rozpocznę kazanie od tyłu. I'm going to start with the appeal. Od zaapelowania. Who in this room is going to change the world? Kto w tej sali zamierza zmienić świat? Czy zmieni świat? Those who have the courage, stand up. Ci, którzy mają odwagę, niech powstaną. Who say you're going to change the world? Shall we say it? We got a few people. Mamy kilka osób. Few people have the courage. One more. Oh, okay, good, good. All right. Okay, thank you. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Okay. This is an interesting question. I've asked this question a number of times in different settings. To jest ciekawe pytanie. W różnych sytuacjach zadawałem je już kilkakrotnie. The same question was asked by a very famous CEO of a company in Silicon Valley. To samo pytanie zostało zadane przez
znanego prezesa, dziękuję, w Silicon Valley. And he asked the question as a graduation speaker. He was invited to be the graduation speaker of one of the top universities there. Został zaproszony na jeden z uniwersytetów tam w czasie graduacji, zakończenia roku. All the graduates, thousands of graduates were sitting in the pews. Był zaproszony jako mówca, tysiące studentów kończących uniwersytet siedziało w ławkach. And the university president had paid him quite a lot of money to come to be the speaker for this graduation. Władze uniwersytetu zapłaciły mu dość pokaźną kwotę pieniędzy, by przybył jako mówca. So the CEO comes on stage. No i ten prezes wychodzi na scenę. Comes to the pulpit and the first thing he says is, who is going to change the world? I pierwsza rzecz, jaką mówi, to pyta, kto zamierza lub zmieni świat. And a few people, just like here, actually stood up. I tak jak tutaj, kilka osób stało. About 10 people. Około 10 osób. And so the CEO, he said, you 10 people, come up front. I mówi do 10 osób, proszę, przyjdźcie tu do przodu. Come up front. And he asked all the dignitaries, all the vice president and the president and all these guys that were sitting up front, he asked them to please go off the stage, make room for these guys to come sit on here. Siedziało kierownictwo szkoły, które poprosił, by zeszło ze sceny, a zaprosił tych 10. And he put his chair right in front of the 10 guys that were sitting up front here. Ustawił krzesła tuż przed tymi młodymi panami, którzy stoją. And he started talking with them. I zaczął z nimi rozmawiać. And he was asking them, you know, so what are your plans for your life? What are you going to do? No i pyta ich, jakie macie plany dla swojego życia? Jak zamierzacie zmienić świat? And he started using the time to invest into these guys. I zaczął poświęcać czas na inwestowanie w tych chłopaków. So the people in the audience, they started getting louder, you know, they started talking to each other. Wszyscy słuchacze na widowni zaczęli trochę coraz bardziej hałasować, szumieć. And so the CEO, he got up and he asked the audience. Prezes wstał i pyta publiczność. Please be quiet. Proszę, uciszcie się. We have some important conversations that we want to do up here. Mamy tutaj bardzo ważną rozmowę, którą musimy przeprowadzić. And he sat back down and continued talking to the guys. Usiadł i dalej rozmawiał z tymi chłopcami. Soon the whole audience got louder and louder. Wkrótce wśród słuchaczy na widowni zrobiło się znowu coraz bardziej głośno. And the CEO said, "Excuse me, please be quiet in the room." I znowu proszę, bądźcie na sali cicho. If you can't be quiet, please go outside. Jeśli nie możecie być cicho, proszę wyjdźcie. I have important people here that I need to talk to. Mam tutaj ważnych ludzi, z którymi muszę porozmawiać. And he sat back down. I znowu usiadł. And he continued talking. I dalej rozmawia. And then after some time, the president of the university. Po jakimś czasie głowa uniwersytetu, to jest rektor uniwersytetu. He came, you know, closer on the side of the CEO. Poszedł tutaj z boku do tego prezesa. Trying to remind him of the amount of money that he had spent. Próbując to have him come. Przypomnieć o kwocie, jaką wydano na jego przyjście. Saying, you know, this is gonna turn out, right? You're gonna do a real presentation here, right? I sugeruje mu, no, będzie ta prezentacja, wykona, przedstawi coś pan, prawda? And as he interrupted him, the CEO said, excuse me. Gdy prezesowi przerwano, mówi, przepraszam. Did you stand up when I asked, are you going to change the world? Czy pan wstał, gdy pytałem, czy zamierza pan zmienić świat? No. Nie, odpowiada rektor. Okay, then please have a seat. A więc proszę usiąść. So now we're not going to do that here, right? My tego tutaj robić nie będziemy, prawda? We're nicer people, right? We wouldn't do that. Jesteśmy bardziej milszymi ludźmi jesteśmy. But the question is,
Are we going to change the world? And I think it's a really good question that the CEO posed to the people. Ale pytanie jest dobre. Czy my zmienimy, czy zamierzamy zmienić świat? To jest pytanie, które zadał ten prezes. You know, you can only reach as far as you can think. Możesz dojść tak daleko, jak daleko myślisz. You can only go as far as you yourself plan to go. Możesz dojść tylko tak daleko, jak sam planujesz zajść. If your plans are to come here, then you will at the most reach to here. Jeśli będziesz planował na takim poziomie, to tylko do niego dojdziesz. But if your plans are to go here, then at best you can reach all the way up there. Ale jeśli twoje plany sięgają tam, to możesz zajść aż tu. So it's worth to think bigger. A więc warto jest myśleć dużymi kategoriami. So the topic, the title for the sermon tonight is called Change the World. Tak więc tytuł dzisiejszego kazania brzmi Zmienić świat. Because I believe it's not just a good idea and it works to think that we can change the world so that we can do it. Sorry, I didn't get it. So I'm saying it's not just a good idea of mine to think that we should change the world. Bo to nie jest tylko mój dobry pomysł. Myślę, że to jest tylko mój dobry pomysł, że możemy zmienić świat. But I think it's a biblical obligation for us to think that way. Ale wierzę, że jest to biblijne zobowiązanie dla nas, by w ten sposób myśleć. Because the early disciples of Christ, they were there to go and change the entire world. Bo pierwsi uczniowie Chrystusa byli tam po to, by zmienić cały świat. They, Ellen White says, they preached the gospel to every corner of the world in only one generation. Ellen White pisze, że oni mieli głosić Ewangelię w każdym zakątku świata tylko w jednym pokoleniu. And if you go to Acts chapter 17, jeśli otworzymy Dzieje Apostolskie rozdział 17, and there verse 6, it says something very interesting. Wiersz 6, gdzie czytamy coś ciekawego. This is a scenario where the disciples are going into a city and they're proclaiming the gospel of Jesus Christ in that city. To jest ten scenariusz, kiedy uczniowie udają się do miasta i ogłaszają dobrą nowinę w tym mieście. And so everybody was getting worried. All the Jews, they were getting worried because of these Christians. I wszyscy Żydzi martwili się trochę z powodu tego, co ci chrześcijanie robią. And so it says that they drew Jason and certain brethren. So Jason was one of the Christians, one of the disciples, and some of his brethren. They drew them unto the rulers of the city. I czytamy tam, że pochwycili Jasona i jego braci i Jasona i pociągnęli przyprowadzili ich przed władze miasta. And they cried to the leaders of the city. I wołali przed władzami. Listen to this, I love this. Słuchajcie, uwielbiam to. These guys have turned the world upside down. Ci ludzie przewrócili świat do góry nogami. And they have even come here. I nawet przyszli tutaj. The Christians at that time turned the world upside down. Chrześcijanie w tamtym czasie przewrócili świat do góry nogami. These were few people. This is less people than we have of Adventists. Było ich mniej niż my mamy w adwentyzmie. And they turned the world upside down. I przewrócili świat do góry nogami. Are you ready to turn Poland upside down? Czy jesteście gotowi przewrócić Polskę do góry nogami? To go to the city and all this, the whole city is going to talk about us. Udać się do miasta i całe miasto będzie mówić o nas. It's going to say, wow, these guys are coming in here. Wow. And they just turned the whole city upside down. Ci ludzie przychodzą tutaj i przewracają miasto do góry nogami. But not in a rebel way. Huh? Ale nie w sensie buntowniczym.
in a positive way. W pozytywnym sensie. Ellen White says we should be the most loving people on this planet. Ellen White pisze, że powinniśmy być najbardziej kochającymi ludźmi na tej planecie. People would know us for that one thing. Ludzie będą nas znać z tej jednej rzeczy. That when they meet us, they meet the nicest person that wants to help them, that wants to heal them, that wants to just solve their problems. Gdy z nami się spotkają, to spotkają się z najbardziej miłymi ludźmi, pomocnymi, którzy chcą im pomóc, chcą uzdrowić. That's the way that we were to change the world. To jest sposób, w jaki my mieliśmy zmienić świat. Is to solve the world's problems. To znaczy rozwiązywać problemy świata. Let's go a little bit closer to our time. Przybliżmy się trochę bardziej do naszych czasów. Let's go to Revelation. Do objawienia przejdźmy. And Revelation chapter 14. Rozdział 14. And there verse 6. Wiersz 6. Who knows this verse by heart? Kto zna ten wiersz na pamięć? Oh, just a few people. Jest kilka osób. Okay, well this is a good verse to learn by heart, okay? To dobry wiersz do nauczenia się na pamięć. So it says, I saw another angel flying in the midst of heaven. Czytamy, widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba. Having the everlasting gospel to preach. Mającego wieczną Ewangelię do ogłoszenia. Unto them that dwell on the earth. Tym, którzy zamieszkują ziemię. And this is the global impact perspective of Adventism. I to jest ta globalna perspektywa oddziaływania na świat. This everlasting gospel was going to preach to every nation, kindred, tongue and people. Bo wieczna Ewangelia miała być głoszona każdemu narodowi, każdemu plemieniu, językowi, narodowi. Isn't that awesome? Czy to nie niesamowite? That's the introduction to the three angels' messages. To jest wprowadzenie do poselstwa trójanielskiego. So let's start thinking big, right? Zacznijmy więc myśleć dużymi kategoriami. So I think this is really important because this is part of the DNA of the Seventh-day Adventist Church. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo to jest centrum tego naszego adwentystycznego DNA. If we go to Matthew 24 verse 14, jeśli przejdziemy do Ewangelii Mateusza 24, wiersz 14. That's another good verse to learn by heart. To kolejny wiersz dobry do nauczenia się na pamięć. What does it say? Co czytamy? And this gospel of the kingdom, ta Ewangelia o królestwie, królestwa, will be preached as a testimony unto all nations. Będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom. And then, i wtedy the end will come. Nadejdzie koniec. So this is a prophecy. To jest proroctwo. This is so beautiful because that means that the Revelation 14 verse 6 that the gospel should be preached in Matthew 24 says it will be preached. It will happen. W Mateusza czytamy, że będzie głoszona. Matthew says it will be preached and in Revelation says it should be preached. W objawieniu czytamy, że powinna być głoszona, a w Ewangelii Mateusza, że będzie głoszona. And so this our pioneers really understood this. I pionierzy naprawdę to rozumieli. And by the way, they didn't think of the three angels' messages just as a set of doctrines. I nawiasem mówiąc, oni nie myśleli o poselstwie trójanielskim jako o szeregu nauk. The three angels' messages was really focused on a new way of life. Poselstwo trójanielskie skupiało się na nowym stylu życia. Of living a life with Christ inside of us. To życie Chrystusa w nas. As Ellen White says, Christ our righteousness is the essence of the three angels' messages. Jak Ellen White pisze, Chrystus nasza sprawiedliwość to esencja poselstwa trójanielskiego. And that changed the way we lived life. It changed. I to zmieniło sposób, w jaki my żyjemy. It made us do
our normal things differently. Sprawiło, że pewne rzeczy normalne robimy inaczej. It changed the way we should do business. Zmieniło sposób, w jaki prowadzimy biznes. If you do business with Christ inside of you, then the main rule of business. Jeśli prowadzisz jakieś, robisz interesy z Chrystusem w środku, to główną rzeczą. What's the main rule of business? Jaka jest główna zasada w biznesie? Do unto others. Czyń dla innych. As you would have them do unto you. Jakbyś chciał, aby oni czynili tobie. See, that principle should be applied into everything that we do. Ta zasada powinna mieć zastosowanie we wszystkim, co robimy. It's this principle of unselfishness, of thinking more for someone else than for yourself. To ta zasada niesamolubności, myślenia o innych bardziej niż o sobie samym. So our pioneers understood that. Nasi pionierzy to zrozumieli. So the gospel was not just preaching an evangelistic campaign. A więc Ewangelia nie było tylko, to nie było głoszenie kampanii ewangelizacyjnej. But it was changing the way we live, the way we eat, the way we talk, everything. Ale to oznaczało zmianę wszystkiego, tego jak jemy, jak rozmawiamy i tak dalej. It was showing, it was demonstrating that love that God has for humanity, for the people around them. To oznaczało demonstrację, pokazanie miłości, jaką Bóg ma do nas. So let me just share a few stories of some of our pioneers that did something like that. Pozwólcie więc, że podzielę się kilkoma historiami o tym, jak pionierzy właśnie to czynili. Uriah Smith. Who knows Uriah Smith? Kto zna Uriah Smith? Okay. What did he do? Co on robił? Yeah, this is what we know Uriah Smith for. He wrote the book called Daniel and Revelation. Z tego znamy Uriah Smith. Napisał książkę Daniel i Objawienie. But he was not just a really good theologian. Ale to nie była tylko dobra teologia. He was a practical genius. On był praktycznym geniuszem. He actually invented and patented a prosthetic leg. Wynalazł i opatentował protezę. And his invention was actually the first prosthetic leg that could not just go back and forward, but could also go sideways. To była pierwsza proteza, która nie tylko zginęła się w tej płaszczyźnie, ale i na boki. This he did to alleviate everyone's problems that had cut off their legs, okay? Uczynił to, by złagodzić problemy wielu, którzy stracili nogę. He himself had actually needed a prosthetic leg because of an infection. On sam w zasadzie potrzebował protezy z powodu infekcji. But this is part of how he demonstrated the love of God, the care that God has for those people that have lost a leg. A to było częścią tego, jak on demonstrował miłość Bożą do ludzi. And being at the top of innovation, he was the most innovative person in this field. At that time. I w tej dziedzinie w tamtym czasie był na samym szczycie wśród wynalazców w tej dziedzinie. Jan Andrews. Who knows Jan Andrews? Kto zna Andrewsa? Yeah? Jan Andrews is known to be the first missionary to come to Europe. Actually, he was not the first, but znany jest jako pierwszy misjonarz, który przybył do Europy, w zasadzie nie był pierwszym. But he was at least the first official missionary. Ale był przynajmniej pierwszym oficjalnym misjonarzem. And this man had such a vision to preach the gospel unto every nation. Ten człowiek miał taką wizję głoszenia Ewangelii każdemu narodowi, that he risked his life. Że ryzykował swoje życie and that of his wife and that of his children, i swojej żony i dzieci, to come in a, I think it's 6 weeks of boat of ship ride over the ocean. Podróż przez ocean trwa, myślę, 6 tygodni.
statkiem. Not as a nice first class passenger. I to nie jako pasażer pierwszej klasy. But in the dungeon of the boat. Ale na samym tam dnie statku. Where everybody had no toilets, so they had to do their stuff right where they also lived. Gdzie nikt nie miał toalet, musieli załatwiać swoją potrzebę tam, gdzie mieszkali. And many people dying while doing this trip. I wielu ludzi umiera przebywając tę podróż. But for the love of the people in Europe. Ale z miłości do ludzi w Europie. He risked his life and lost his wife and some of his children. Ryzykował swoje życie i stracił żonę i niektóre dzieci. In the effort to share the gospel with Europe. W wysiłku dzielenia się Ewangelią z Europą. And he started a number of enterprises in Europe, in Switzerland. I zapoczątkował szereg przedsięwzięć w Europie, w Szwajcarii. Dr. Stahl went as a missionary to Peru. Dr. Stahl udał się jako misjonarz do Peru. And he started a number of institutions there, a clinic and a college, a school, different things. Kilka instytucji, szkołę i przychodnie, szereg. Dr. Miller went to China. Dr. Miller udał się do Chin. And actually was the one of the key people to help them come out of the hunger the hunger situation that they had by creating soy milk, by introducing soy milk to the population. I był jednym z głównych działaczy, którzy tam przeciwdziałali głodowi. Między innymi dzięki i wprowadzili tam mleko sojowe. But he not only did that, he started 17 hospitals in China. I nie tylko to, ale założył 17 szpitali w Chinach. These are tremendous entrepreneurs. To są niezwykłe przedsięwzięcia, przedsiębiorcy. Our forefathers were not just pioneers, but they were thinkers and doers. They were entrepreneurs and innovators. Nasi przodkowie, pionierzy, nie byli tylko misjonarzami, ale byli myślicielami, tymi, którzy czynią, byli innovators. Byli tymi, którzy wprowadzają innowacje. These guys did not accept the status quo the way it was. Ci ludzie nie akceptowali stanu rzeczy takim, jakim był. They started institutions that today are the cutting edge of medicine in their fields. Założyli instytucje, które dzisiaj są najnowocześniejsze, przodują w medycynie. Loma Linda does proton therapy. Loma Linda prowadzi terapię protonową. Especially for men with prostate cancer. Szczególnie dla mężczyzn z prostatą. Their success rate is 100% success. In proton therapy for prostate cancer. Terapia jest w 100% skuteczna u nich. Raka prostaty. But these institutions, they all were started 100 years ago by our pioneers. Ale te instytucje zostały założone ponad 100 lat temu przez naszych pionierów. Unfortunately, the last 30-40 years we've been closing more institutions than starting them. Niestety przez ostatnie 30-40 lat więcej instytucji zamykamy niż otwieramy. So I think it's time to regain the spirit of entrepreneurship, the pioneering spirit of our pioneers. Myślę, że warto więc byłoby odzyskać tego ducha przedsiębiorczości naszych pionierów. I don't know if you know Charles Kettering. Nie wiem, czy znacie Charlesa Kettering. Who was the man who has the most inventions in modern history? Który ma na swoim koncie najwięcej wynalazków we współczesnej historii.
Who's the greatest inventor? Jest największym wynalazcą. You're asking. Thomas Edison. Thomas okay. Edison. Thomas Edison has the most patents, the most inventions. Ma najwięcej wynalazków na swoim koncie i patentów. Second to him. Drugim po nim is this man. Jest ten człowiek. We have a medical complex and a university, an Adventist university named after him. Mamy pewien kompleks na Uniwersytecie Adwentystycznym, nazwany jego imieniem, nazwiskiem. Kettering, Ohio, huh? In Ohio in the States. Kettering, Ohio. Now, the most, I would say, the most colorful personality in Adventist history. Najbardziej barwną, powiedziałbym, postacią w historii adwentyzmu. John Harvey Kellogg. Jest John Kellogg. Kellogg is mostly famous for building turning the Western Health Reform Institute, Battle Creek Sanitarium. Znany jest najbardziej z tego, że ten instytut zamienił na into a massive operation, the Battle Creek Sanitarium. W sanatorium Battle Creek, co było wielką operacją. Battle Creek was so famous at some point that the presidents of the United States came to have treatment there. They were the cutting edge, the most inventive, the most innovative health institution in the whole world. Battle Creek w którymś momencie było tak sławne i było najnowocześniejszą instytucją w tej dziedzinie, że sam prezydent Stanów Zjednoczonych przybył tutaj na leczenie. But not only presidents, but also famous business people like Henry Ford. A nie tylko prezydent, ale inne sławne postacie jak Henry Ford. They came to have treatment there because they knew that this was the best place to get healed. Przybywali tutaj, bo wiedzieli, że to jest najlepsze miejsce na wyzdrowienie. He also created stworzył również the new breakfast for the whole, I think, at least the Western world. Nowe śniadanie, przynajmniej dla świata zachodniego. I think I had some of this morning. Myślę, że dzisiaj rano jadłem coś takiego. Thanks to Kellogg. Dzięki Kellogowi. By the way, it was his brother. It was Kellogg's brother. Nawiasem mówiąc, to brat Kelloga. That really made the Kellogg this cornflakes institution, a cornflakes invention into a real business. To jego brat ten wynalazek płatków zamienił na wielkie przedsięwzięcie, biznes wielki. Because Kellogg, John Kellogg, didn't add any sugar to any of these products. Bo John Kellogg nie dodawał żadnego cukru do swoich produktów. It was a health food. To było zdrowe jedzenie. But Kellogg was on a trip to Europe. Kellogg udał się w podróż do Europy. And his brother decided to change the recipe a little bit. A jego brat zdecydował zmienić trochę przepis. And he added some sugar. I dodał trochę cukru. This is like the sin against the Holy Spirit for Kellogg. Dla Kelloga to było jak grzech przeciwko Duchowi Świętemu. But he did, and as soon as he did that, ale tamten to zrobił, jak tylko to zrobił, the market just went crazy. To rynek oszalał. So that's how I actually took over. That's how cornflakes took over the Western world. I tak właśnie płatki kukurydziane zajęły zachodni rynek. But not only that, but based on the visions of Ellen White, Kellogg invented hundreds of machines to help with rational therapy. He was the first guy to really rationalize therapy. Enough, please. Ale nie tylko to. Dzięki pismom Ellen White, thanks to Ellen White's writing. Vision, yeah. Vision. I forgot the rest. Okay. So thanks to Ellen White's vision, yeah? He invented hundreds of machinery that we use today. Okay. Enough. Wynalazł setki różnych urządzeń, których dzisiaj używamy. In all of our gyms worldwide, all these machines that we use to do these different. To wszystko, co używamy do ćwiczeń na siłowni. Most of them were invented by Kellogg. Większość z nich była wynaleziona przez Kellogga.
So Kellogg had a tremendous influence in rational therapy. Tak więc Kellogg miał wielki wpływ na rational, na terapię rational. Racjonalny. Nie? Tylko? Yeah. Na racjonalną terapię. Myślałem, że coś więcej. I just guessed the word, okay? If that's how it's simple it is, no problem. So talking about words. Jeśli chodzi o słowa. See, inventors don't worry too much about the dictionary, okay? Wynalazcy nie martwią się zbytnio o słownikami. Kellogg, to make a new business model like the sanitarium. Kellogg wynalazł nowy model biznesowy jak sanitarium. He invented a new name. He didn't use something that existed already. Wynalazł nową nazwę. Nie użył niczego, co już istniało. He just invented a new name. He called it the sanitarium. Wynalazł nowe słowo, nazwał to sanatorium. That word didn't exist before. To słowo wcześniej nie istniało. And he called up Webster's and whoever was in charge of the dictionary. I zadzwonił do Webstera, czy ktokolwiek wtedy był odpowiedzialny za słownik. And said, by the way, I just created a new word. Please put it into your dictionary. Właśnie mówi, wynalazłem nowe słowo, umieść to w słowniku. I mean, think about it. Did you do that? Pomyślcie, robicie coś takiego? I like to do that. I invent words all the time. Ja lubię to robić. Wynajduję słowa cały czas. But my wife doesn't like it at all. Moja żona zupełnie tego nie lubi. Nie my wife is a translator. Moja żona jest tłumaczką. She you know, she really sticks to the dictionary, you know? Trzyma się słownika. Follow the rules. Trzyma się reguł. I like to, you know, no, let's create another word, right? Ja lubię, wiecie, stwórzmy nowe słowo. So this is important. I think it's part of this inventor spirit. Jest to częścią tego ducha wynalazcy. If you say a word a number of times, eventually it will land in the dictionary. Actually, 5 years after Kellogg called up the dictionary, it was in the dictionary. Jeśli powtórzymy coś kilka razy, w końcu skończy to w słowniku. 5 lat po wynalezieniu tego słowa przez Kelloga trafiło ono do słownika. So the last invention that I'm going to mention from Kellogg ostatnim wynalazkiem, o którym wspomnę, wynalazkiem Kelloga is a formula for peanut butter. To przepis na masło orzechowe. That was also not actually his invention. To też nie było w zasadzie jego wynalazek. But it was one of his workers baking the peanuts. Ale jednego z jego pracowników, który piekł orzeszki ziemne. And suddenly Kellogg, that was a few levels higher, started smelling burnt peanuts. I nagle Kellogg był gdzieś wyżej kilka pięter, zaczął palący się orzeszki. Zdenerwował się trochę. So he went downstairs. Zszedł na... What was going on with his worker? By zobaczyć, co się tam z tym pracownikiem dzieje. That was burning the peanuts. Przypala orzeszki. And he saw the worker flirting with his girlfriend. Is that Kellogg's girlfriend? No, with the guy's girlfriend. I zobaczył, jak ten pracownik ze swoją dziewczyną po prostu flirtuje. And so he forgot all about the peanuts. Zapomniał o orzechach. So Kellogg was upset. Kellogg się zdenerwował. Drove him out. Wyrzucił go. And thought, what are we going to do with these, tons of peanuts? Co my zrobimy z tymi tonami orzechów? So he figured maybe he should just process it some more. Grind it. Może powinniśmy jakoś je przetworzyć. And then he tasted it and he's like, oh. I spróbował, mówi, this tastes great. Świetnie smakuje. So let me patent this. So then he patented it. Opatentujmy to. Opatentował masło orzechowe. So, this to me, I believe that we need to start thinking more along these lines. How can we innovate? How can we change the world? Wierzę, że powinniśmy myśleć właśnie takimi kategoriami, być bardziej innowacyjni. Jak możemy zmienić świat? The Bible is very, very clear about this. Let's go to Deuteronomy. Biblia bardzo wyraźnie o tym mówi. Otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową.
Deuteronomy 28 and verse 13. This is one of my favorite 28, verses. 13. Jeden z moich ulubionych wersetów. And it says, "The Lord shall make you the head and not the tail." Czytamy: Pan uczyni cię głową, a nie ogonem. And you shall be above only and not beneath. I będziecie ponad, a nie pod. If you listen to the commandments of the Lord your God. Jeśli będziecie słuchać przykazań Pana swojego Boga. And to do them. I czynić je. So listening and doing them. Słuchanie i wykonywanie ich. This is what made our pioneers so impactful. To sprawiło, że nasi pionierzy mieli takie oddziaływanie. This is why Kellogg was the head in the medical practice for decades. Dlatego Kellogg był na szczycie, był głową praktyki medycznej przez dziesięciolecia. It's because he applied the principles of the Bible and the spirit of prophecy into rational, into health, into ponieważ therapy. Stosował zasady Biblii i ducha proroctwa w tej racjonalnej medycynie zdrowia. And everybody else didn't have the advantage of reading the inspired writings. Didn't have the They advantage. Didn't. Wszyscy inni nie mieli tej przewagi czytania Pisma Ellen White i Biblii. And that's why they were slower than Kellogg. I dlatego byli wolniejsi niż Kellogg. And all the other pioneers. I inni pionierzy. Even though Kellogg afterwards went off, you know, into his chociaż Kellogg później, prawda, stuff, trochę zdryfował, but while he was faithful to the Bible, ale to gdy był wierny Biblii, temu co czytał, he was the head and certainly not the tail. Był głową i z pewnością nie ogonem. The beauty is that God desires that for us too. Piękne jest to, że Bóg pragnie tego i dla nas. Let's read what happens when we actually implement what God has asked of us. Przeczytajmy, co się dzieje, gdy wdrażamy to, o co Bóg nas prosi. We know from the Bible and spirit of prophecy, we should have sanitariums outside of every city of the world. Wiemy z Biblii, z ducha proroctwa, że powinniśmy mieć sanatorium poza granicami każdego miasta świata. Actually, Ellen White says that in the time of the end, it will actually happen. It will happen. Ellen White says. She says it. Ellen White mówi, że to się stanie. Isn't that amazing? Czy to nie jest zdumiewające? But that means that we have a lot of work ahead of us. Ale to oznacza, że przed nami dużo pracy. But these things can happen very, very quickly as well. Ale te rzeczy również mogą stać się bardzo szybko. We should have restaurants everywhere. Powinniśmy mieć wszędzie restauracje. We will have schools everywhere. Będziemy mieli szkoły wszędzie. So we have many things that the Lord has revealed to us that we are supposed to do. Będziemy mieli wiele rzeczy z tych, które Pan nam objawił, że mamy mieć. In order for us to be the head. W tym celu, aby być głową. So let me read to you what happens when we do this. Pozwólcie, że więc że przeczytam, co się stanie, gdy będziemy to czynić. Deuteronomy chapter 4 verse 5 to 8. Piąta księga Mojżeszowa, 4 wiersze od 5 do 8. Actually, starting verse 6. Let's do verse 6. Od wiersza 6. Keep the commandments therefore and do them. A zatem przestrzegajcie tych przykazań, wykonujcie je. For this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations. Gdyż to jest wasza mądrość i wasze zrozumienie, wasz rozum w oczach narodów. Interesting. Ciekawe. This is the wisdom that we have in the sight of the nations. To jest mądrość, którą mamy w oczach narodów. So worldlings will actually look at us and say, wow, these are wise people. A więc światowcy popatrzą na nas i powiedzą, o, to są mądrzy ludzie. Because it says, these nations which hear these, all these statutes and say, wow, surely this is a great and wise and understanding people. Bo ci ludzie, jak zobaczą, powiedzą, a z pewnością ci ludzie to są mądrzy ludzie, którzy mają zrozumienie.
For what nation is there so great that hath God so close to them? Gdyż jaki naród ma tak wielkiego Boga, który jest tak blisko nich? And what nation is there so great that hath statutes and judgments so righteous as all this law which I beset before you this day? Jaki naród jest taki, który ma takie ustawy sprawiedliwe, jak te, które ja wam teraz podaję? Isn't that amazing? So the people, the worldly people, the nations, the pagans. A więc ci światowcy, te narody, poganie, they will look at God's people. Spojrzą na Boży lud, and they will say, wow. I powiedzą, wow. Amazing. Zdumiewające. So we have some of this, right? We've experienced a little bit. Doświadczyliśmy już nieco z tego, prawda? I don't know how strongly this has happened here in Poland. Nie wiem, but jak in the silnie States, to się odczuwa tu w Polsce, ale w Stanach. In the States, and this just happened also in Germany. I to również miało miejsce też w Niemczech. On public television. W telewizji publicznej. They're saying, wow, these Adventists, they live at least 10 years longer than all the other people on the planet. Mówią, ha. Ci adwentyści żyją przynajmniej 10 lat dłużej niż pozostali ludzie na tej planecie. You know the Blue Zone study? Znacie to badanie Blue Anybody Zone? Know this? Ktoś zna to badanie? Okay. So this is common knowledge here. Jest to znane powszechnie. This is really good. We just printed a booklet in Germany for the conference, wydrukowaliśmy, for the union actually. Wydrukowaliśmy dla kościoła w Niemczech broszurę. That explains the connection between healthy living and Adventists. Która wyjaśnia związek między zdrowym życiem a adwentyzmem. It's been really helpful also for church members, but also for others. Było to bardzo pomocne dla wyznawców kościoła, jak również dla innych. But this is one of the elements where people can see, hey, if we just follow what we've been given, what we've been revealed, then we can actually be the head. Ale to był jeden z tych elementów, który pomógł zrozumieć ludziom, że o, jeśli będziemy podążać za tym, co wiemy, co mamy, to w zasadzie staniemy się głową. But I believe that we can be the head not just in health. Ale wierzę, że nie tylko możemy być głową w kwestiach zdrowia. But I believe if we commit all the talents that God has given to us, ale wierzę, że jeżeli poświęcimy jego dziełu wszystkie talenty, które posiadamy, then we can really, really change the world. Wówczas będziemy mogli naprawdę, naprawdę zmienić świat. So my question for you tonight. Tak więc moje pytanie do was dzisiaj brzmi: is do you want to change the world? Czy ty chcesz zmienić świat? If that is your desire, jeśli to jest twoim pragnieniem, to really change the world, okay? Naprawdę zmienić świat. What this means is that you want to put all of your energy, all of your talents, all of your time, all of your money into making that difference. To oznacza, że jeśli poświęcisz cały swój talent, swoją energię, wszystko, cały swój potencjał temu dziełu, to wtedy będą efekty. Brothers and sisters, when I was 18 years old, this is bracia i siostry, gdy miałem 18 lat, I went to this mission school that I told you about this morning. Udałem się do tej szkoły misyjnej, o której powiedziałem rano. One of the teachers came to us to teach. Jeden z nauczycieli podszedł do nas, by nas nauczać. And he asked the following question. I zadał następujące pytanie. Do you want to invest the rest of your life? Czy chcecie zainwestować resztę swojego życia into working for God? W pracę dla Boga. Full time. Na pełen etat. Do you want to invest? Czy chcecie zainwestować your entire life? Całe swoje życie. I was 18 years old. Miałem 18 lat. To work for God full time. By pracować na pełny etat dla Boga. That was a solemn moment. To była uroczysta chwila. But thank God. Ale dzięki Bogu. I stood up. Wstałem. And it changed my life forever. I to zmieniło moje życie na zawsze.
Since then, thank God, the only thing I can think about is to work for God for the rest of my life. Od tamtej pory, dzięki Bogu, jedyną rzeczą, o jakiej potrafię myśleć, to by pracować dla Boga przez resztę mojego życia. Because it's the safest place on earth. Bo to najbezpieczniejsze miejsce na ziemi. And it makes you the happiest. I czyni cię najszczęśliwszym. It makes me be able to smile all day long. To sprawia, że jestem w stanie uśmiechać się cały dzień. And it makes me be able to get up in the morning. Uzdalnia mnie do tego, by wstać rano. With lots of enthusiasm and energy. Z dużą dozą entuzjazmu i energii. Because I get to do something meaningful on this planet. Bo ja będę robię coś znaczącego. It's been sensownego 14, na tej planecie. It's been 14 years now. Mija już 14 lat. And I hope to continue until Jesus comes. I mam nadzieję dalej tak żyć, aż Jezus przyjdzie. So I want to make this invitation to you. Chcę więc to zaproszenie wam do you przedstawić. Want to commit your life? Czy chcecie powierzyć swoje Everything życie? You have. Wszystko, co macie. To God's work. W sprawie Bożego dzieła. I'm gonna make two calls. Dwa wyzwania. Będą trzy wyzwania z mojej strony. The first one is to do that from now on. Pierwsze to by uczynić to od teraz. The second one is to do that but in the long run. Drugie czynić to, ale w perspektywie dłuższej. Okay? And the third one is to be the missionary wherever you are in your field, whatever you're working. A trzecie to, by być misjonarzem, gdziekolwiek jesteś, w twojej dziedzinie, w której pracujesz, działasz. So I want to ask, I want to invite people that were in my, like in my situation. Chcę zaprosić osoby, które są takie, w takiej sytuacji, w jakiej ja byłem. They want to work for God full time. Którzy chcą pracować dla Boga na pełen etat. From now on. Od dziś, od teraz. You're invited to stand up now. Jesteście zaproszeni, by powstać. This is not for everyone. To nie dla każdego zaproszenie. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Chwała Panu. Praise God. Chwała Bogu. My next question is, who would like to work for God full time, but cannot do it now, that wants to do it in the long run? Moje drugie pytanie brzmi, kto chce pracować dla Boga na pełny etat, ale jeszcze nie teraz, w pewnej perspektywie dalszej. Amen. And the last question is, i ostatnie pytanie. Who wants to be a missionary wherever and in whatever situation they are now and from now on? Kto chce być misjonarzem w tej sytuacji, w jakiej się znajduje, w takiej dziedzinie, w jakiej pracuje, od teraz? Everybody that's standing is already, of course. Praise the Lord. Chwała Panu. Let's pray. Módlmy się. The Father in heaven. Drogi Ojcze w niebie. Lord, we are so grateful that we don't have to live a normal, boring life like everybody else on this planet. Panie, jesteśmy tak wdzięczni, że nie musimy prowadzić takiego nudnego życia jak reszta ludzi na tej planecie. But we know that you have a plan for each and every one of us. Ale wiemy, że masz plan dla każdego z nas. And Lord, we know that you have a plan for everyone out there as well. I wiemy, że masz plan dla każdego tam na zewnątrz. And również. So Lord, help us to share this beautiful love and beautiful plan that you have for our lives with the people out in the world. Dlatego, Panie, pomóż nam dzielić się tym, że Ty masz plan i dla nas, i dla tych ludzi, do których
nas posyłasz. That they can have the same happiness and purpose that we have. Aby oni cieszyli się tym samym szczęściem i celem, który my mamy. Lord, I pray especially for the people that stood up in the first call. Panie, modlę się szczególnie o osoby, które powstały przy pierwszym wezwaniu. That want to live and work for you and with you for the rest of their lives. Które chcą pracować z Tobą i dla Ciebie przez resztę swego życia. Lord, please provide a place for them to work. Panie, zapewnij im miejsce pracy. Where they can use their talents in your work. Gdzie będą mogli wykorzystać swoje talenty w Twoim dziele. Lord, I also pray for the ones who want to work for you full time in the long run. Panie, proszę też o tych, którzy chcą pracować dla Ciebie na pełny etat, ale w dalszej, dłuższej perspektywie. You know their situation, you know their responsibilities and finances and work and everything. Znasz ich sytuację, ich zakres odpowiedzialności, ich finanse, wszystko. And we're thankful that you understand our circumstances. Jesteśmy wdzięczni, że znasz okoliczności, w jakich jesteśmy. Lord, please be with them and help all of us to commit to this decision. Panie, bądź z nimi i pomóż nam powierzyć się w tej decyzji. Lord, I also want to pray for the rest of us. Panie, chcę również modlić się o nas pozostałych. That we can be that testimony that you want us to be. Abyśmy mogli być tym świadectwem, jakim chcesz, byśmy byli. In whatever job, whatever situation that we find ourselves today. W jakimkolwiek zawodzie, w jakiejkolwiek sytuacji dzisiaj się znajdujemy. Lord, I pray for the leadership of the church here in Poland. Panie, modlę się o przywódców w kościele w Polsce. That they can facilitate and help all of these people to be able to work for you. Aby mogli upraszczać, pomagać, ułatwiać pracę, aby ci ludzie mogli ją wykonywać. Whether that be in the union, czy to będzie na szczeblu zarządu, or whether that be in all the supporting institutions, ministries and businesses. Czy to w tych instytucjach wspierających, przedsiębiorstwach, firmach. And Lord, I also want to pray that if there's anyone in this room that wants to be a pastor. Panie, modlę się również, jeśli jest ktokolwiek na tej sali, kto chce być pastorem. Or that has a call to be a pastor. Czy ma powołanie, by być pastorem? That you might convict that person. Abyś mógł przekonać tę osobę. Or those people. Czy te osoby? Lord, that Poland can experience a revival of committed pastors. Panie, aby Polska mogła przeżyć ożywienie w poświęconych pastorach. So we pray for our work here. Modlimy się o pracę tutaj. We thank you for everything that you care about these things even more than we do. Dziękujemy Ci za wszystko, za to, że Ty troszczysz się, dbasz o te rzeczy bardziej niż my sami. Bless us now. Pobłogosław nas teraz. In Jesus' name we pray. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen. Amen. Drodzy, usiądźcie. Przed nami taki moment, który chyba wyciśnie łzy z niejednych oczu. Poprosiłam Jessiego i Zbyszka, aby zostali tutaj. Ale poproszę też Michaela Garkowa do nas tutaj na podium. Przyszedł moment, że musimy powiedzieć do widzenia. I chcemy uczynić to dziękując Wam z całego serca. Podejdźcie bliżej, proszę. Podejdźcie bliżej. Chcemy Wam podziękować, ponieważ to spotkanie było dla nas ważne. Jesse, przez 2 dni zmieniałeś nasze spojrzenie na misję. To jedno z haseł ASI. Chcemy zmieniać spojrzenie na misję i dziękujemy, że robiłeś to z takim entuzjazmem,
To poselstwo było dla nas bardzo ważne. Chcemy, abyś zapamiętał ten kongres, dlatego mamy dla ciebie podarunek. I wierzymy, że w tej torebce, którą dostajesz, są najlepsze eksportowe towary Polski. Album z muzyką Chopina i słoiczki z masłem orzechowym Prima Vica. Fantastic. Michael, ty podzieliłeś się z nami bardzo osobistym doświadczeniem, swoim i swojej żony. Wierzę, że wszyscy przeżyliśmy to głęboko i dziękujemy, że dzięki tobie mogliśmy zobaczyć Bożą moc w działaniu. Dla ciebie również mamy najlepsze towary eksportowe Polski. Przyjmij proszę razem z wyrazami naszej wdzięczności. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy Zbyszku za twoją wierną służbę. My pleasure. Za to, że wszyscy mogliśmy rozumieć, co Jesse i Michael mówili do nas. Myślę, że ten kongres wniósł bardzo wiele w nasze spojrzenie, w nasze rozumienie, w nasze osobiste życie, decyzje. Jeżeli zgadzacie się z tym, proszę pomachajcie do naszych mówców, aby zrozumieli, że czas, który tu spędzili, był dla was ważny. Jeszcze chwilkę. Jesse mówi, że to dla jego żony. Właśnie chciałam powiedzieć, że wasze żony i wasze dzieci poświęciły... Wasze żony i wasze dzieci poświęciły czas, który wy spędziliście tutaj. Chcemy, abyście zabrali dla nich szczególnie ciepłe pozdrowienia z Polski. I zapraszamy następnym razem z całymi rodzinami. Będziemy pamiętać przesłanie, które do nas skierowaliście i dziękujemy Bogu za wasz przyjazd. It was a privilege for me to be here. To I really enjoyed it. Wielki przywilej dla mnie być tutaj, naprawdę podobało mi się. Amen. Thank you. Amen. I feel the love in this room. Czuję miłość w tym pomieszczeniu. Poland is a very warm place. I Polska na pewno jest bardzo ciepłym krajem. And I will take your love not just to my family and my wife. I zabiorę waszą miłość nie tylko dla mojej rodziny i dla mojej żony, to your bigger family of all of ASI Europe. Ale zabiorę ją również do większej rodziny w ASI Europa. Because we are all one big family. Ponieważ jesteśmy jedną wielką rodziną. And you will meet the whole big family in heaven soon when Jesus comes. Amen. A kiedy Pan Jezus przyjdzie, spotkacie całą tą wielką rodzinę w niebie. Drodzy, ale to, że żegnamy dzisiaj naszych mówców. Jeden z nich za chwileczkę odjeżdża, aby zdążyć na samolot. Drugi wyjeżdża jutro rano, ale już nie będziemy się z nim widzieć. To nie znaczy, że nasz kongres się kończy. W tym roku troszkę inaczej niż w poprzednich latach. Nasz kongres będzie kontynuowany również w niedzielę. Program kongresu, doświadczenia, warsztaty, wykład będą trwały jutro od rana aż do pory obiadowej, dlatego zapraszamy wszystkich serdecznie, abyście zostali i uczestniczyli z nami w programie aż do samego końca. Natomiast dzisiaj, aby dopełnić miary radości i wyjść z tego miejsca, zakończyć ten dzień wielką wdzięcznością do Pana Boga, tym bardziej wzmocnioną, chciałabym zapowiedzieć wspaniałą muzykę. Jest z nami Wojtek Okurowski, człowiek, który jest wiolonczelistą, ale na kongresach służy nam swoim drugim talentem,
którym jest gra na fletni Pana. Na tą muzykę ja osobiście co roku czekam i bardzo się cieszę, że dzisiaj będę ją mogła wysłuchać na żywo. Akompaniuje Alicja Skrzypczak. Zapraszam. Bardzo, bardzo dziękuję za ten piękny utwór. Chciałabym przekazać jeszcze kilka ogłoszeń. O godzinie 19:20 zapraszam wszystkich na kolację. Oczywiście w restauracji Teodorka, a po kolacji kolejne kazanie. Jakby to powiedziały moje dzieci, taki żarcik. Nie musimy się spieszyć, nie ma kolejnego bloku, za to możemy miło spędzić czas. Możemy porozmawiać, możemy podzielić się swoimi doświadczeniami, możemy się zintegrować. Nie mamy ograniczonego czasu kolacji. Myślę, że będzie to dla każdego miły wieczór. Oczywiście bus kursuje tak jak zawsze. I bilety obowiązują tak jak zawsze. A jutro śniadanie spotykamy się o godzinie 8 do godziny 9 będzie trwało. O godzinie 9 zaczynamy program poranny, a w nim osobiste doświadczenie pod tytułem Gdy Jezus jest sednem. Mini koncert trio Nobles. A także bardzo ciekawe warsztaty i wykład. Warsztaty pod tytułem Jak wychować przedsiębiorcze dziecko? Asertywność chrześcijanina. A także wykład Poselstwo zdrowia, a współczesna nauka.
bardzo serdecznie zapraszam. Bądźcie jutro razem z nami. I jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Pokoje hotelowe musimy opuścić i oddać klucze do godziny 11. Bardzo proszę o zastosowanie się do regulaminu hotelu. Życzę wszystkim smacznej kolacji i miłego wieczoru.